Israel Houghton with Israel and New Breed, and you're watching Opoka TV. Gorące pozdrowienia dla widzów Opoka TV od Maleo, Maleo Reggae Rocker z Panny Wyklęty. Witam serdecznie, Wiola Brzezińska, oglądacie najlepszą na świecie telewizję familijną Opoka TV. Z tej strony ARCI Artaszes rzuca na was wielki bles. Oglądacie, moi drodzy, najlepszy program muzyczny na świecie Opoka TV. We're Hillsong London and you're watching Opoka TV. Kłania się Natalia Niemen. Oglądacie Opoka TV. Cześć, Adam Szewczyk, moja żona. Magda Anioł. Opoka TV. Najlepsza telewizja na świecie. Hi, we're Leland and you're watching Opoka TV. Witam, Beata Bednarz. Serdecznie zapraszam Państwa do oglądania familijnej telewizji muzycznej Opoka. Cześć, z tej strony Przemek Bolin, obok mnie Darek Chojnacki. Dzisiaj będziemy się wami opiekowali i mówili o rzeczach ważnych. Familijna telewizja muzyczna Opoka TV to pierwszy w Polsce kanał telewizyjny prezentujący polskie i zagraniczne teledyski największych gwiazd współczesnej muzyki chrześcijan. Program nadawany jest z Siemianowic Śląskich od jesieni 2014 roku. Na przestrzeni pierwszego okresu działalności kanał zdobył już sporą i wierną widownię. Dostępny jest w wielu sieciach kablowych, platformach mobilnych i cyfrowych w niespełna 300 miejscowościach na terenie Polski. Program głównie oglądają osoby w przedziale wiekowym między 15 a 40 rokiem życia, świadomi swoich wyborów, poszukujący odmiany i wartości w przekazie telewizyjnym. Fenomen Opoka TV kształtowany jest przez jej niepowtarzalny content, który w sposób lekki i nowoczesny łączy rozrywkę z wartościami chrześcijańskimi i prorodzinnymi, czyniąc familijną telewizję muzyczną Opoka TV wyjątkową i niepowtarzalną w skali całego naszego kraju. Nazywam się Daria Olechowska i w każdą niedzielę o 15 zapraszam Was do oglądania gorącej dziesiątki CCM, czyli listy przebojów współczesnej muzyki chrześcijan. Super programów Opoka TV, który mam przyjemność prowadzić specjalnie dla Was.
swej śmierci. Będę mu służył, bo on jest ekstremalnie wielki. Jak ktoś mówi nadaremnie o Jezu, ja zawsze odpowiadam, ufam Tobie. Nie wstydzę się przeżegnać i mówić o Chrystusie. Jestem Jego fanatykiem, nie bój się, nie spalę Cię na stosie. Go ahead, obey the word, all else is vanity. You in that relationship, do you plan to marry her? Love her like Christ, love the church till you bury her. You in that relationship, do you plan to marry him? Submit to him like you are the church, or just bury him. Lift up your head now. Witajcie kochani, witam was Gabriela Gąsior, Wojciech Gąsior i zespół Holy Noise i Adam Kosewski i zespół Big Black Chickens. Chcieliśmy wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Właśnie oglądacie najlepszą na świecie telewizję muzyczną. Uwaga! Opoka TV! Mam 18 lat. Mam 16 lat. Mam 21 lat. Mam 19 lat. Jestem katolikiem. Chodzę na mszę, ale to tylko rutyna. Chodzę do kościoła tylko, kiedy rodzice mnie do tego zmuszą. Nie modlę się dużo. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mówiłem do Boga. Już nie modlę się na różańcu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz otworzyłem Pismo Święte. Moi przyjaciele śmialiby się, gdyby wiedzieli, że się modlę. Potrzebuję pomocy, żeby przerwać tę rutynę. Nowy program Opoka TV. Gość dnia, a w nim postacią tytułową będzie człowiek, który na co dzień jest bardzo blisko z Bogiem. Kiedy to u niego się zaczęło, czy wyniósł to z domu, czy się nawrócił? Bardzo różni goście, ale każdy z nich naprawdę walczy o to, żeby być tak najbliżej Boga. Piątek, 21:30, gość dnia w Opoka TV. Bądź koniecznie. Wysoki sądzie, tak jak ja, dobrze pani wie, że połowa katolików nie praktykuje swojej wiary. W miejsce każdej sytuacji, która niby pokazuje katolicyzm mojej klientki, mogę pokazać powody, dla których moja klientka katoliczką nie jest. Interpretacja dowodów zależy tylko od punktu widzenia. Nie, jestem katoliczką i lubię nią być. Panno Smith, wciąż mam styczność z ludźmi pani pokroju. Myśli pani, że jest pani katoliczką, bo pani rodzice są katolikami, albo dlatego, że chodziła pani do szkoły katolickiej, albo tylko, że nie kłóci się pani zbyt długo z rodzicami, gdy zaciągają panią do kościoła. Pani posty z Facebooka powinny być użyte jako dowody przeciwko pani. To jest bez sensu. Naprawdę. Te prawdy, o których mówię tobie dziś, możesz przyjąć albo wyjść za drzwi. Bóg dawcą życia, szanować je należy, nie zabijać, oszukiwać, lecz godnie przeżyć. Życie tylko jedno masz i musisz odbać. Życie tylko jedno masz i musisz odbać. Życie tylko jedno masz i musisz odbać. Życie tylko jedno masz.